O, witam was serdecznie. Dzisiaj taka krótka prezentacja sportowej Asty J GTC Turbo OPC. Jak widać, auto od razu rzuca się w oczy. Opel Performance Center, czyli Full OPC, czyli pełny pakiet plus pełne modyfikacje sportowe. Zupełnie inna sylwetka, oczywiście buda Asty J, ale tak jak mówię, pakiet OPC i wyposażeniowy i wizualny robi różnicę. Widzicie tutaj duży spoiler. Zupełnie inaczej wyprofilowany zderzak. Do tego jest dyfuzor, piękne, duże felgi, wzmocnione hamulce. No coś to auto musi, prawda, zatrzymać. Auto oczywiście utwardzone, obniżone, co od razu się rzuca w oczy, co widać, co czuć podczas jazdy, na pewno zapewniam was. Sportowe hamulce Brembo, nawiercane czy tłoczkowe. No przy tej mocy samochodu, przy tych prędkościach coś to auto musi, prawda, zatrzymać. Akurat prezentowany egzemplarz to jest 2014 rok, jest w kolorze białym. Tak wiem, czerwone są szybsze, to wynika z opinii ludzi. Ta jest biała. Tutaj ten tył charakterystyczny z tym spoilerem, lotką, chromowane końcówki wydechu, dyfuzor na zderzaku. Od razu to się rzuca w oczy, że to nie jest taka zwykła, prawda, jotka. Auto widać jest bardzo niskie, co też przekłada się na układ jezdny. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o środek, kierownica rzuca się w oczy, jest od dołu płaska, napis OPC, no i przede wszystkim fotele OPC, bardzo wygodne, bardzo sportowe, elegancko wykonane, z pełnej skóry, no robią wrażenie. Pierwsze otwarcie drzwi już widać, gdzie, w czym się znajdujemy, w czym praktycznie siedzimy, bardzo wygodne te fotele są, bardzo dobrze trzymają, mają utrzymanie boczne, do tego jest jeszcze, jak widzicie, czarna podsufitka i cała ta kanapa tak samo. No, jak mówię, cztery osoby pojadą tym autem normalnie, 5 osób to już jest troszeczkę więc ciaśniej. OPC wita nas przy odpaleniu konsoli, mamy też tryb jazdy OPC, typ sportowy, no i już takie wyposażenie, nawigacja, wiadomo jak taka Asta powinna mieć. Skrzynia F40 to nie jest M32, no i silnik dwulitrowy doładowany benzyna, 280 koni, 400 Nm, dosyć sporo. Wersja Race Camp, ta najmocniejsza, ma 325, ale tu jest problem tego typu, że to jest wszystko ośka, tak? Tu powinny być według mnie łapy. Przy takim aucie o mocy 300 koni powinny być już łapy, tak? Dlatego tym autem jest lepiej przyspieszyć od 100 do 200 niż od 0 do 100, szczególnie jak mamy warunki takie, jakie mamy. No i przede wszystkim jazda tym autem po drogach normalnych, jak gdzieś wjedziemy w jakieś kolejny wertepy nierówności, zobaczcie jak jest nisko. Tutaj praktycznie nawet telefonu nie wsadzicie pomiędzy zderzak a podłogę, tak? Także auto dość ciekawe, dość sportowe, trzyma cenę, dość fajne. Najbardziej, najlepiej podoba mi się w konfiguracji Ice Blue, czyli tej typowo niebieskiej dla OPC, ale ten Black and White też się może wszystkim podobać. No to tyle, co chciałem pokazać. Dziękuję, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.